Witamy serdecznie. Kolejny słoneczny dzień. Jesteśmy jak zwykle we Władysławie. Kolejne zawody Gravel Cup, jak zwykle w Pomorzance. Koło mnie pan Grzegorz z Pomorzanki. Pan Grzegorz bardzo, bardzo mocno wspiera wędkarstwo morskie, dlatego też otrzymuje od naszego klubu Władek Team, w ogóle naszego profilu wędkarstwo morskie, certyfikat, proszę bardzo, tam z tyłu o, jeszcze takie naklejeczki. Wiecie, że każdy dostaje też parę naklejek, żebyście to wy też wiedzieli, że dana jednostka, tak, czyli tak jak w tym przypadku właściciel pensjonatu Pomorzanka, że wspiera nasze wędkarstwo morskie. Panie Grzegorzu, ile to już lat to pan to wędkarstwo tak wspiera? No już jak żeśmy tu przyjechali w 96 roku, tak żeśmy zaczęli przygodę z wędkarzami. I jest nam niezmiernie miło, że idzie to w dobrym kierunku, że to się rozwija, że wszyscy chcą przyjeżdżać do Władysława i Władysława kojarzą z wielkimi rybami, które są coraz mniej spotykane, ale są. Organizator Robert. Robert, powiedz nam, ile dzisiaj zawodników, bo chyba przybiliście tą magiczną liczbę 100. No, muszę powiedzieć, że udało nam się to. Pobiliśmy setkę. Mamy aktualnie, mieliśmy co prawda więcej zgłoszeń, bo parę ludzi jednak nie dotarło, ale 115 mamy uczestników. To jest mega rywalizyjna ilość. Słuchaj, czy też widzisz to, że ten surfcasting u nas w Polsce się po prostu rozwija? Absolutnie. 3 lata temu, pierwszej edycji, mieliśmy 27 uczestników, w zeszłym roku mieliśmy 70, no a w tym roku 115, także myślę, że to jest bardzo dobry rozwój. Kolejny raz Władysławowo, czy można tutaj zaryzykować takie stwierdzenie, że to Władysławowo to jest taka mekka surfcastingu u nas w Polsce? Ja bym tak to nazwał, dlatego wybraliśmy właśnie Władysławowo, a nie jakieś tam inne tereny, plaże, ponieważ akurat Władysławowo słynie w ogóle generalnie rzecz biorąc, że ma bardzo dużo flądry, nie tylko flądry, ale też belony i też inne ryby, zwłaszcza, ale w maju oczywiście. I dlatego mamy w tym okresie i w tym miejscu, ponieważ my chcemy, żeby ludzie przyjeżdżając z całej Polski i nie tylko, bo też z zagranic, żeby po prostu nałapali tej rybki trochę, żeby mieli przyjemność z tej zagranicy. Zauważyłem bardzo dużo Niemców. Jakie jeszcze narodowości są? Około 30 Niemców. Mamy jedną drużynę trzyosobową z Grecji. Oraz mamy jednego przedstawiciela z Irlandii. Jakieś nazwiska takie dużo mówiące? No powiem inaczej, z Grecji, o właśnie tu kolega idzie z tyłu, to są najlepsi wędkarze surfcastingowi Grecji. My byli z żoną właśnie w tym roku u nich na zawodach i właśnie ten, co tutaj przeszedł, Aleksandro, jest jednym z najlepszych wędkarzy. W zeszłym roku ponad 500 ryb. Spodziewacie się w tym roku też takiej frekwencji? No, powiem szczerze, że bardzo bym się cieszył, jakbyśmy 1000 przekroczyli, ale jest oczywiście to troszeczkę od pogody uzależnione, ponieważ pogoda niestety z tego, co chłopaki wczoraj byli testować, to nas nie rozpieszczała po prostu. No na razie jest słoneczko, ale ma się troszeczkę popsuć. Później, słuchaj, 6 km plaży, słyszałem, zajmujecie. Około, tak, bo ponieważ żeśmy zrobili na tyle luksusowe łowiska, że na każdą zatoczkę jest po prostu jeden wędkarz. Nie chcieliśmy dwóch wstawać, bo to zawsze jest takie trochę niesprawiedliwe jest, ponieważ zazwyczaj jest, jak wiatr trochę z boku wybije, to zawsze jedna strona lepiej łapie, a druga zawsze gorzej. Dlatego żeśmy stwierdzili, że jeden
to sędziowie będą, musimy mieć więcej sędziów i będą musieli się więcej poruszać, no ale wędkarze będą mieli większą przyjemność, myślę. Dwie tury, czyli dwa dni, dzisiaj i jutro jesteśmy na plaży. Są też w tych turach różne stanowiska? Oczywiście, tak. Jest losowanie komputerowe zrobione i no, wiadomo, że może się zdarzyć, że jeden tam zawodnik jest pierwszy i drugi dzień w tym samym sektorze, ale myślę, że prawdopodobieństwo bardzo małe. Co myślisz o naszym klubie Władek Team? Sporo nas są dzisiaj. No super, fajnie, cieszy mnie to bardzo i tym bardziej jeszcze, że postawili się nawet drużyny juniorów, to super. No jako jedyni chyba, co? No nie, są inne też drużyny. Ale też juniorów tu u was? Tak, oczywiście. Mamy jedną międzynarodową drużynę ze składu dwóch Polaków i jeden Niemiec. Juniorów też? Tak. Mamy 7 juniorów. Troszeczkę też kobiet tutaj widzę, też te kobiety się, tak powiem, się trochę ruszyły na tego surfa, bo wcześniej ich tyle nie było. Jak to wygląda z kobietami dzisiaj? No, kobiet mamy obecnie zgłoszonych 7 kobiet, także no, też rośnie. Tendencja rosnąca też w tej branży. Słuchaj, zdradź troszeczkę sekretu, jeżeli chodzi o sprzęt do surfcastingu i on się też coraz bardziej sprzedaje u nas w Polsce? Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Wiadomo, że im więcej wędkarzy, tym większe zainteresowanie, a też... bardzo fajnie, że niektórzy wędkarze już łowią jak growela sprzęt i sobie bardzo go chwalą, to automatycznie też wpływa, wiadomo, na sprzedaż sprzętu, oczywiście. Jak wygląda sytuacja jeszcze z rzutówką jutro? Czy osoby będą mogły się to też zapisywać, czy to już jakaś lista zamknięta jest? Nie, na rzutówki jest to w sumie lista otwarta, ponieważ zamknięta oczywiście musiała być stosunkowo wcześnie ta ogólna, ponieważ to musi być równo wszystko podzielone na sektory, a rzuty to w każdej chwili może ktoś dojść tutaj i brać udział, nie ma problemu. Przerzut niestety mi się nie udał i go wykonałem tak, że leciał do lasu i musiałem go hamować, więc było na zero. W drugim trafiłem w plażę i było 193,58. Trzeci trochę mi się z palca ześliznęło, 191,50. Ogólnie przyzwoicie. Jest trochę lepiej. 182,48. Ostatni rzut będę starał się oddać jak najwięcej siły włożę. O, miejmy nadzieję, że kij się nie złamie. No i że będzie dobre miejsce. Mam nadzieję. Trzeci rzut nieudany. Wyrwałem. Nie udało się. Tutaj bardzo dużo jest tak zwanych dorszowców. Ten sezon na dorsze trwa cały rok? Cały rok, mimo tego, że w tym roku, czyli 2016, nie było tej naszej ulubionej ławicy w takiej zimowo-wiosennej, ale mam nadzieję, że jeżeli nie było, no to żeśmy po prostu mniej połowili i te dorsze rosną na jesień, także takie wędkarskie Eldorado rozpoczniemy pewno we wrześniu już. Pan jest oczywiście też założycielem, jakby tak może było, czy inicjatorem festiwalu Dorsza. Parę słów na ten temat. No, impreza nasza już jest to 14. edycja. Jest to fajna impreza, no, odbywa się cyklicznie. Rok temu akurat warunki atmosferyczne nam uniemożliwiły to, no ale to pierwszy raz po 13 latach. Ale w tym roku zapraszam wszystkich chętnych, 9, 10, 11 września, także zapraszamy na połowy dorsza na naszym Bałtyku, tutaj z Kutrów. Festiwal Dorsza to taka dosyć duża impreza. Czy macie wsparcie z władz miasta? Tak. Festiwal Dorsza jest zawsze pod patronatem opuchar burmistrza miasta Władysławowa. Z miastem układa nam się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o nagrody, puchary, wszystko mamy zapewnione, wszelką pomoc.
Także zawsze udane połowy to udana impreza. Także wędkarze są już przyzwyczajeni, że tutaj się zawsze łowiło dobrze i w miarę duże ryby. Także mamy nadzieję, że te, które na wiosnę nie zostały wyłowione, przejdą na sezon jesienny. Także wszystkich zapraszamy na festiwal we wrześniu. No to powiem ją na niebieskie robaki, dość daleko od brzegu. Idę łapać kolejne. Jest ryba. Rondra sowiona dzisiaj, na samym początku. Jest ona długa 39 cm. Wczoraj były mniejsze flądry, miałem 4 i 3 belony. A dzisiaj to co widać? No, dzisiaj zaczynamy od 4. Wczoraj było 19, ale dzisiaj do północy jeszcze powalczymy. Wczoraj 17 sztuk. Dzisiaj do tej pory 7. Myślę, że będzie lepiej. Dopiero początek będzie. No wczoraj złowiłem tylko 3 rybki, także było słabniutko, ale dzisiaj mam już 12, więc chyba mam coś się wydarzyć. Godzina 22, 14 sztuk, trochę mniej jak wczoraj. Ale miejmy nadzieję, jeszcze 2 godziny zostało, może dociągniemy. Wczoraj było 31. 14, miejmy nadzieję, że coś będzie więcej. Tak się łowi, Władek Team! Dzisiejsze rybki, nie wszystkie. Jedna belona i na razie chyba 8 flonder czy 9. Rybki biorą trochę gorzej niż wczoraj, ale walczymy. A wczoraj jak było? Wczoraj 21 wymiarowych, 7 miejsce w sektorze. Mogło być lepiej. Wczoraj złowiłem 2 belony, 13 flonder. Dzisiaj 3 belony i póki co 6 flonder. A wczoraj ile? Wczoraj marnie, bo szło, wczoraj miałem 7 i pierwszą rybę złowiłem o 10. No. Czyli właśnie o tej, która w tej chwili dochodzi. Zobaczymy, jak to będzie pod wieczór jeszcze. W pierwszym dniu złowiliście 1560 ryb, w drugi dzień 1290, co daje w sumie 2850 ryb. Czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było na zawodach plażowych. Miejsce czwarte, Burczak Karol. Miejsce trzecie. Furman Mikołaj. Miejsce drugie. Miejsce drugie. Borda Minął.
I miejsce pierwsze zostaje do tego, bo już powoli mówię. Michał z drużyny Junior Władek, Michał Chimcka. Wielkie brawa dla juniorów. Dobra, następna klasyfikacja. Największa ryba. Największa klasyfikacją Grzyska Trysz. I proszę do przodu. Trzecie miejsce zajął, łapiąc belonę 74 cm, Andrzejczuk Aleksander. Piotr Nowakrański, on życzy z przeciwnika Aleksander Andrzejczuk. Drugie miejsce, Belona 75 cm, Dychnik Andrzej. I pierwsze miejsce, też Belona 82,1, Makowski Jarosław. Trwają akcje szkoła z Antoni Jarosław. Proszę, idę. I za największą rybę konserwował też główny zarząd prezydentów monety dla zwycięzcy, dla zwycięzcy. Oklaski dla łowców w dużej okazji. Trzecie miejsce, Chrubesz Dany. Drugie miejsce, zeszłoroczny zwycięzca Growe Cup, Jens Hapke. I pierwsze miejsce, plac numer 1. Hajmy z Uwe. Du musst dich überreichen jetzt. Ja.